Cześć. Musimy zaprowadzić Eli do świetlików. Na razie jeszcze nie wiemy po co, ale niedługo pewnie się dowiemy. Wow, Kolejne zwłoki. słyszałam strzały, ale co się stało? Chodźmy stąd, inaczej skończymy jak oni. No, lepiej się zmywajmy. Okej. Nie ma na co czekać. Uwaga, ostrożnie. Lepiej, żeby nas nie zauważyli. I gdzie mamy iść? Tędy. Chodź, młoda. Głowa nisko. Nie narażaj się niepotrzebnie. Natychmiast zgłaszaj podejrzane zdarzenia. Przeszliśmy. Jesteś, Eli, chodź. Pospiesz się. Dokąd idziemy? Tamtędy dostaniemy się do północnego tunelu. No dobra, ale jak tam wejdziemy? Daj mi chwilę. W takim razie muszę wymyślić jakiś sposób. Tylko pytanie jaki? Co my tutaj mamy? Zobaczymy tam. O, śmietnik. Ale ciężki. No, idziesz? Dasz radę? Poradziłaś sobie. Zuch, dziewczyna. Tak. No, czasami tak. Mówiłaś kiedyś dziecko? Nie, to mój debiut. A tak swoją drogą, to co cię łączy z Marlin? Nie wiem, no, chyba po prostu jest moją koleżanką. Koleżanką? Kumplujesz się z przywódczynią świetlików. Ile ty masz lat? 12? Znała moją mamę, opiekowała się mną. I mam 14 lat, jeśli cię to w ogóle interesuje. A gdzie są twoi rodzice? A gdzie są w ogóle wszyscy rodzice? Odeszli. Wszyscy niestety poumierali. Takie mamy czasy. W szkole postanowiłaś zwiać i dołączyć do świetlików. Mam rację? Słuchaj, jeśli myślisz, że powiem ci, czemu nie przemycasz, to się mylisz. Wiesz, za co lubię swoją pracę? Za to, że nie muszę wiedzieć takich rzeczy. Szczerze powiedziawszy. No, coś w tym jest. Czasami lepiej niektórych rzeczy nie wiedzieć. Też tak myślę. Co tutaj? No. I ja sobie trochę odpocznę. Co ty wyrabiasz? Odpoczywam. A ja co mam tutaj robić? Na pewno sobie coś znajdziesz. Masz zepsuty zegarek. Czyżby jakieś koszmary? Mamrotałeś coś przez sen. Nie cierpię koszmarów. Tak, ja też. Wiesz co? Nigdy nie byłam tak blisko tego. Popatrz, jak tu ciemno. No niestety, za oknem ciemnica, pada deszcz. Prawda? Czego chciały od ciebie te świetliki? Hej, przepraszam, że tak długo. Ci cholerni żołnierze są wszędzie. Co z Marlin? Przeżyje. Widziałam sporo towaru.
naprawdę sporo. No to bierzemy tą robotę. To chodźmy. Dobrze, wychodzimy. Nie uważasz, że to trochę dziwne, że zlecili nam tę robotę? Marlin chciała sama przeszmuglować małą, ale sytuacja zmusiła ją do wybrania nas. Straciła no, Marlin nie wyglądała najlepiej. Mam nadzieję, że ktoś z nich żyje i nam zapłaci. Na pewno. Ale paskudna pogoda. Proszę bardzo, panie przodem. Nie ma prądu. I odpalamy. Raz. I dwa. I trzy. Kto będzie tam na nas czekał? Ponoć grupa świetlików przyszła po nią aż z innego miasta. Dziewczyna musi być kimś ważnym. No, coś tu jest na rzeczy. Jakieś szychy czy coś takiego? Coś w tym rodzaju. Ile to jeszcze potrwa? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to kilka godzin do przemianowania. Eli, jak tylko są pójdziemy, masz się nas słuchać i nie oddalać. Dawaj na górę. Co my się wpakowaliśmy? Dobra. Ale może jakoś przeżyjemy, mam taką nadzieję. Chodź, mama. Dobra. Wychodźcie po kolei. Patrz pod nogi. Ten deszcz nam nie pomaga. O, rany. Wyszłam na zewnątrz. No, a co? Chyba jesteś pierwszy raz na zewnątrz, poza murami. Ostrożnie. I zobaczymy teraz. Co jest? Złapali nas. No nie. Odwróć się na kolana. I to by było na tyle w kwestii szmuglowania młodej. Ręce na głowę. Która mile z 12? Przejęliśmy 3 włóczęgów. Przyjęłam. Puść nas. Zobaczysz, że nie pożałujesz. Zamknij się. Weź tego gówna. Za ile będą? Parę minut. Wow, bardzo dobrze, dawajcie ich. I jeszcze jednemu. O, elegancko. To teraz musimy jak najszybciej uciekać. Myślałam, że tylko ich obezwładnimy albo coś. A no cóż, nie mieliśmy innego wyjścia. Co się stało? Czyżby Eli była zarażona? Marlin o tym wiedziała? Po cholerę szmuglujemy zarażone dziecko. Nie jestem zarażona. Nie? Skaner kłamie? Mogę to wyjaśnić. No to lepiej się z tym pośpiesz. No, wyjaśniaj. Popatrzcie. Nie obchodzi mnie, jak się zaraziłaś. To ma 3 tygodnie. Przemiana następuje w 2 dni, więc przestań pieprzyć. Ma 3 tygodnie. Przysięgam. 3 tygodnie i się nie przemieniłaś? W takim razie w krwi Eli może być lekarstwo na tą zarazę. I pewnie dlatego szmuglujemy ją do świetlików. Koledzy przyjechali. To my w takim razie się zmywamy. Okej, Eli. Na mój sygnał biegniemy. Sygnał.
Uciekamy. Okej. Teraz. W nogi. Biegniemy, biegniemy. Może nas nie zauważą. Spokojnie, damy radę. I do rury. Cholera. Pełno ich tutaj. Żołnierze, tam. Widzę ich. Musieli się przedostać. Sprawdzić okopy. Nie no. Trzymajcie się z tyłu. Kolejni. Nic tutaj nie widzę. To musimy w takim razie jakoś ich ominąć. Do odwołania rozkazu szukamy dalej. Nie dajcie się zauważyć. Chodź, mała. Trzymajcie Joela. Spróbujemy tędy. Może się uda. Spokojnie, powoli. Nic się nie stanie. Widzisz coś? Może nas nie zauważą. Na razie w porządku. Okej. Chyba się udało. Skradamy się dalej. Ale niebezpiecznie. W co my się wpakowaliśmy? Zachciało nam się ją szmuglować. To teraz mamy. Słyszę ich przed nami. Podobno załatwili kilku naszych chłopaków. To muszą być te pieprzone świetliki. Czekaj. Biorą odmę. Schylcie się. Nie mogę z nimi stoić. Szybko, szybko. Próbujemy rzucić mu tam cegłę. Pieprz, kto to? Dobrze. Patrzcie tam. Na razie jest dobrze. Nikt nas nie zauważył. Możemy przejść. Oby tak dalej. Sprawdzimy jeszcze, co mamy tutaj. Kolejne cenne zasoby. No, dawaj, dawaj. Jeszcze trochę. Tędy. Okej, idziemy. Chodź, Eli. Okej. I kolejni. Cholera, kolejny patrol. Ostrożnie. Pełno ich tutaj. Ich też spróbujemy jakoś ominąć. Nie zauważyli nas. Chodźmy naokoło. Jak to wygląda? Za dużo ich też. O rany. Ich jest bardzo dużo, a my nie mamy zbyt wiele amunicji. Tak więc ponownie spróbujemy ich ominąć. Są z nami w środku. Odwróć ich uwagę. Okej. Powoli, powoli. Prawie się udało. Spoko. Jakie emocje. O masakra. Macie jeszcze tam cegłę? Uff, chyba się udało. Tędy, chodźmy. I teraz ogień. Uciekamy. Teraz wiesz, gdzie iść? No to idziemy do rury. Eli, gdzie jesteś? Trzymaj się blisko. Przynajmniej już nie puchniemy. Jak sytuacja? Myślę, że tędy się przeciśniemy. A tutaj co jest? Gaśnica. Ale chyba nam się nie przyda. Oddział Charlie, zgłoś się. Uch,
Spokojnie, damy radę się przemknąć, na pewno. Chyba nas nie widzą. Przyjąłem. Do wozu. Nie wychodźcie z cienia. Dobra. Zobaczymy, czy coś tutaj mamy. Przeszukamy szafki, może znajdziemy jakieś cenne zasoby. No właśnie to robię. Okej, możemy iść dalej. Tess, tutaj. Pójdziemy tą rurą. Możemy przejść tędy. Nie oddalaj się, Eli. Okej. Okay. Wow, czekajcie, czekajcie. Spokojnie, spokojnie, damy radę. Yes. Zbieramy się. Wzywają nas z powrotem. Wracamy pod mur. No to wracajcie. Kontynuować załadunek. Od nas się odczepcie. Chyba już poszli. Słuchaj, jaki był plan? Załóżmy, że dostarczymy cię do tych świetlików. No, opowiadaj. Marlin powiedziała, że mają własną strefę kwarantanny z lekarzami, którzy wciąż szukają leku. Znamy już tę śpiewkę, co też? A to, co się ze mną stało, jest kluczem do tej szczepionki. O, czyli tak, jak myślałem. Tak powiedziała? Na pewno tak powiedziała. Weź się odwal, nie prosiłam cię o to. Ja też nie, też. Co my tutaj robimy, do cholery? A jeśli to prawda? W co my się właśnie wpakowaliśmy? Wtedy, Joel? Też się nad tym cały czas zastanawiam. Mam ci przypomnieć, co tam na nas czeka? Rozumiem. No cóż, ruszamy dalej. Jeśli pójdziemy przez centrum, dotrzemy do ratusza przed świtem. Miejmy nadzieję. Wszystko jest zniszczone. Ale to nic. Może jakoś się przemkniemy. Co się tutaj stało? No właśnie tak. Ale wilka. Więc co się stało? Tereny wokół strefy kwarantanny zostały zbombardowane. Aha, zbombardowali. No to naprawdę mieli bardzo świetny pomysł. Tak, ale to było daleko. Jesteśmy bezpieczni? Chwilowo. Chodźcie. Idziemy dalej. Za wysoko. Tędy nie przejdziemy na pewno. Cholera, ale wysoko. O, jest i nasz ratusz. Tak, musimy ominąć ten bałagan. Okej, to idziemy bokiem. To jest centrum miasta? Raczej to. Tutaj. A tutaj co jest? Przeszukamy ponownie. Może coś sobie znajdziemy. Ej, Tess? Nie ma nic. Bieda, że aż piszczy. A tutaj? Coś go rozszarpało. Umarł niedawno. Może. Lepiej stąd chodźmy. Jeszcze zobaczymy, co jest tutaj.
ale chyba nie ma za bardzo nic. Ale bajzel. Jesteście obydwie? Ty jesteś. A gdzie jest Eli? Kolejne zasoby mamy zebrane. Wygląda na to, że zginęli czekając na wsparcie. Mamy iść tam, ale zobaczymy jeszcze, co jest na górze. Kolejne zasoby. W takim razie dobrze, że tutaj zajrzałem. Wszystko musimy bardzo dokładnie przeszukiwać. Musisz się schować, inaczej cię namierzą. Okej, dobrze wiedzieć. Wszędzie te zasrane grzyby. Znowu coś mamy. Budynek zaraz się zawali. Uwaga na głowy. Wszystko jest ok, nie martw się nic, Eli. Na pewno sobie poradzimy. Musimy w to wierzyć. Nie możemy się poddawać. Pomóż mi z tym. No, dawaj, pchamy. Dawaj, dawaj, jeszcze. Bardzo ładnie. Wow! Spadaj ode mnie, spadaj, spadaj, wynoś się ode mnie, spadaj. No, i w łeb. Ale emocje. Nic nie jest? Nic mi nie jest. Poszukajmy jakichś zapasów. Szukamy, może coś znajdziemy ponownie, jest. Opatrz ranę. Dziękuję ci. O, dzięki. Wytworzymy sobie kolejną apteczkę. Tak ma być. I wejdziemy. O, super. Kolejne zasoby. Tutaj nie ma już nic, idziemy dalej. Bardzo dobrze, że to wszystko przeszukujemy, bo inaczej bez tych zasobów to by było bardzo ciężko. A, chyba za wysoko. Może jeszcze coś znajdziemy tutaj. Na górze. Zobacz. Jezus. A, tu jest przejście. Dobra. Sprawdź, czy jest przejście.
Czysto. Chodź, Eli. Dobra, twoja kolej. No chodź. Już. I proszę. No to teraz ja. Dawaj, no dawaj, wciągaj mnie. O, bardzo ładnie. Szybko chować się. Cichutko. Cicho. Powoli. Damy radę. Dobra, powoli. Po cichutku. Musimy się do niego jakoś zaczaić. Spokojnie. Musimy go jakoś podejść. Albo dobra, idź tam. No, wciągnij mnie. No. Muszę go załatwić. Dobra, poubiję jeszcze. Nie no. Jaka wpadka. No to jeszcze raz. Bierzemy się za niego od razu. Powoli. Mam cię. Elegancko. I teraz do góry. No, gdzie jesteście, dziewczyny? Hej. Co pomocy? Co się dzieje? Nie ma nikogo już przecież. No. Co wy chcecie ode mnie? Zabieramy cegłę. I ruszamy dalej. A, bo ja tutaj sam mogłem wskoczyć. A, no widzicie. No trudno. To by było na tyle. Ale nic ci nie jest? Poza tym, że mam pełno w gaciach? Nie, w drogę. No dobrze. To by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, cześć.